Cześć kochani, dzisiaj wielki dzień, wielki dla mnie dzień, bo przyszło moje zamówienie ze sklepu Zielone Koty. A dlaczego to jest wielki dzień? Bo no, ja na ten sklep obraziłam się aż 2-3 lata temu, po tym jak została odrzucona moja reklamacja tego dziurkacza, który, jak wiecie, no bardzo podoba mi się ten wzór, ale już niejednokrotnie na niego narzekałam. Ta listwa, nie pamiętam już teraz z której strony. Według mnie, bo według sklepu Zielone Koty nie, jest gdzieś tutaj przesunięta odrobinę, że jak dokładam idealnie do tej listwy prowadzącej, to jest uskok i no, znacie mnie na tyle, że wiecie, że mi to strasznie przeszkadza. Czasami mi się uda, jak zapamiętam, w którą stronę jest ten uskok, czy muszę trochę przesunąć tak czy tak. I czasami mi to wychodzi, więc czasami ten dziurkacz pojawia się w moich jakichś tam pracach, no najczęściej w małych albumach. Bo w dużych albumach, albo wtedy, gdy staram się właśnie, gdy udaje mi się zakamuflować te łączenia, czyli na przykład na belibendzie z góry wystaje ten element, z dołu ten, a na środku na przykład jest mata. Więc staram się jakoś tutaj sobie radzić z tym dziurkaczem. W każdym razie to jest dziurkacz, przez który strasznie się znielubiłam ze sklepem Zielone Koty, ale no, postanowiłam trochę skończyć z tym fochem, można tak powiedzieć. No bo wiecie, no sklep, czemu winny? No, w ich odczuciu było wszystko w porządku. Może ktoś, jak przykładał, to przyłożył dobrze. Nie wiem. No, jak dla mnie, on jeszcze strasznie strzępi ten papier. No, dobra, ten temat już zostawmy. Zamówienie zrobiłam, no też z powodów czysto ekonomicznych. Było najtaniej to, co chciałam wziąć, i było wszystko z tych rzeczy, które chciałam wziąć. Więc już nie świrowałam, tylko zrobiłam zamówienie. Właśnie tutaj taki mały unboxing jest z wami. Wzięłam, tylko otwarłam pudełko i wyjęłam fakturę, żeby już tutaj nie kombinować później z zasłanianiem danych. No bo niby prowadzę działalność nierejestrowaną, ale nigdzie mojego adresu nie podaję, więc no, więc wolę już tak, no, nie podawać tego tak publicznie. To jest oznaczone jako gratis, więc jest troszkę. Aha, zamówienie było dosyć duże, powiem wam, no za 300 od razu, więc sobie możecie zobaczyć, jakiego rodzaju gratisy przy takim zamówieniu ja przynajmniej dostaję. Oni tam zapamiętali na pewno moje nazwisko, że ja jestem z tych sfochowanych, bo kiedyś już w międzyczasie zamawiałam, nie pamiętam co, ale zamawiałam, co byłam bardzo napalona na jakiś przedmiot, którego nigdzie nie było. I też zrobiłam wtedy zamówienie, ale już nie pamiętam gdzie. Tutaj taki arkusz gratisowy. Na szczęście z drugiej strony jest ładny róż, bo ja go mam. A nie używam za bardzo takich motywów, chyba że kiedyś, no, kiedyś mi się przyda. Ten motylkowy to już w ogóle też ostatnio dostałam. Te drzwi mi się bardzo nie podobają, ale motylki są spoko, można je same powycinać, można to jako tło gdzieś użyć, więc no, jest dwa arkusze i no, te kółeczka i cekiny, więc. Biorąc pod uwagę, jak rozpieścił mnie sklepik Gosi, no to gratisy szału nie robią. Ale no, niektóre sklepy w ogóle nie dają. Teraz to, przez co zrobiłam zamówienie, między innymi. Ta-da! Tak, wiem, one są z ząbkami, ale one są siedmiocalowe. Tych bez ząbków nie ma siedmiocalowych, a ja bardzo, no bardzo chciałam. Nie wiem, ten sposób, wycinania, który pokazała Olga, jest trochę inny od tego, który ja pokazywałam wam w tym filmiku, jak wycinam wianki. Tamte ząbki przeszkadzały przede wszystkim, jak wycinało się motyw. Już tutaj zaraz weźmiemy tam. Jak wycinałam w jakichś zakamarkach, że o, dojeżdżałam sobie, leciałam po kolei, dojeżdżałam sobie tu i tu, to ja wycinam później w tą stronę. Czyli tu jadę nożyczkami. No, tak wiecie, tu jadę nożyczkami w taki sposób, a potem obracam i w taki sposób, więc te ząbki mi tutaj były później widoczne, to obracanie nożyczkami, masakra. Olga pokazała inny sposób, poza tym chcę spróbować wycinać też bez białej obramówki, chociaż no, nie widzę wycinania bez białej obramówki takich elementów na przykład, gdzie tutaj w środku trzeba to powycinać. Nie wiem, Olga pewnie ma jakiś sposób na to, ja na razie, no tak, pewnie od jakichś prostych sobie zacznę. Więc kupiłam te duże nożyczki. One były najtańsze, w sklepiku Gosi były droższe. Ja w ogóle pierwotnie zrobiłam zamówienie, zamówiłam je w sklepiku Gosi, ale niestety zamówienie nie przyszło na czas, bo pojechałam na urlop i stwierdziłam, że je anuluję, bo
No, bo z różnych względów też nie miałam jak za bardzo odebrać paczki, bo znowu kasa mi się przydała, bo byłam przed wypłatą, więc no, to zamówienie już jest po wypłacie. A jak drugi raz chciałam robić zamówienie, no to zobaczyłam, że na Zielonych Kotach jest taniej. 58 chyba w sklepie Gugosi, w Zielonych Kotach 52. No wiecie, grosz do grosza i się nazbiera. Jestem czysto. Czysto takie mam podejście, jak to się mówi? Podejście, no, czysto praktyczne. Druga rzecz, którą wypatrzyłam tam z takich droższych rzeczy, to jest ten dziurkacz, który robi takie kropeczki. Ja teraz zwracam już uwagę na dziurkaczach brzegowych. Nie wiem, czy tutaj mi to się sprawdzi, żeby koniec wzoru nie był na środku kropki, bo jak koniec wzoru jest na środku kropki, to mi zawsze. Znaczy nigdy mi to się nie schodzi tak, jak powinno się schodzić, więc ten dziurkacz sobie zaraz będziemy próbować, bo nauczona tym, właśnie też z Tools, tym wiem, że muszę go przetestować jak najszybciej, w razie czego, żeby zwrócić, jeżeli będzie wada jakaś fabryczna, no to wtedy sklep ma obowiązek przyjąć zwrot w terminie 14 dni, nie? Więc zaraz tu będę z Wami testować, że zobaczymy jak to. Jak to, co to? Tu wziąłam jakieś parę pudełek do wysyłki, kartek. No, zbliżają się święta, a poza tym ja nie mam za dużo kartek. Jak kartki wysyłam w takich pudełkach kombinowanych albo w tych 30 na 30, bo one są takie wyższe. Nie zawsze to pasuje. Tu całe mnóstwo bombek. Już jakiś czas temu chciałam sobie kupić takie bombki w różnych kolorach. Tutaj mam złote dwa razy, srebrne też były chyba dwa razy i raz po takich innych kolorach, czyli raz czerwone, raz takie, nie pamiętam jak one się miały nazwać, chociaż widzę, że one tutaj mają takie paskudne wykończenie, ale tu trzeba będzie gdzieś schować albo zakamuflować. Więc różowe te, nie wiem, brzoskwiniowe, nie wiem jak one wyglądały, niebieskie i takie jasno-różowe. To chyba wszystko. Jeśli chodzi o bombeczki, będę je wykorzystywać. No, mam na nie już pomysł, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Więc w jednym woreczku widzę, że są, no o, właśnie, tekturki album. Bardzo fajnie się okazało, jak przetestowałam właśnie z HDF-ki napisy album. One mają tu fajny rozmiar. Fajny rozmiar, bo właśnie 9 cm na 2,5. Ten duży, ten mały chyba podobnie. No, powiedzmy, że 8 cm na 3 gdzieś. To też będę mieć na 3 pewnie. No, źle zmierzyłam. I one nawet w mniejszych albumach będą fajnie wyglądać, bo mam parę HDF-kowych ze sklepiku Gosi z Craftuli, ale one są takie duże, więc na duże albumy ok, ale na takie mniejsze już niekoniecznie. No a znowu tekturka, zawsze mam takie mieszane uczucia, żeby używać, no używam innego wyjścia, nie miałam za bardzo tekturek, że one się będą rozwarstwiać. No niby je embosuję, gdzieś tam maluję, coś kombinuję, żeby gesuję, żeby to się wszystko skleiło. Ale no zawsze zostaje ryzyko, a co HDF-ka, to HDF-ka, ona jest jednak mocniejsza. I to, co tu widzicie, to są te koronki. Marzy mi się zrobienie takiej fajnej, falbaniastej kartki sukienki. Ja robiłam już kartkę sukienkę, ale nie miałam wtedy takich fajnych tych, czego? Wstążek? No, nie wiem, jak nazwać. Więc to już jest automatycznie tu falbanka zrobiona w wersji białej i różowej, no bo to dla dziewczynek będę robić. Była jeszcze w sklepie niebieska wersja, ale no dla chłopca nie będę robić niebieskiej sukienki. Dla dziewczynki niebieska mogłaby też być, no ale jakoś tak. Różowe i białe mi wystarczą. Tu są lampki. Na nie też mam pomysł i zobaczycie wkrótce. Tu widzę, że są jeszcze zawieszki. Wziąłem sobie zawieszkę kotwicy i tego koła, nie pamiętam jak się nazywa, właśnie wróciłam z wakacji. I w końcu chyba zrobię album dla siebie, bo tyle zdjęć nie natrzaskałam, to już. No. Wzięłam sobie jeszcze w sklepie folder do embossingu. On ma 15 na 15. Bazy, których używam, kartkowych, mają 14 na 14, więc mam nadzieję, że właśnie chciałam tu sprawdzić, ile będę musiała obciąć tego wzoru. I nawet nie tak dużo, żeby 14 na 14 było, ewentualnie 13, no to wtedy. No to wtedy trochę tego wzoru się zciacha, ale no, na proste kartki.
na proste kartki, takie seryjnie robione. Mam nadzieję, że mi się to sprawdzi, takie świąteczne. Tutaj mam zestaw wycinanek, elementów do wycinania Alchemy of Art od Karoliny. I no, miałam zrobić kartkę, którą, kurczę, chyba już widzieliście. W każdym razie no, nie zdążyło przejść to zamówienie ze sklepiku Gosi do tej kartki, gdzie chciałam wykorzystać właśnie ten motyw. No więc zrobiłam sobie, poradziłam sobie inaczej, ale takie elementy boho, biorąc pod uwagę, że boho jest teraz bardzo w modzie tej naszej kartkowej, no to, no i chyba nie tylko, no to warto to mieć. Tutaj wzięłam, patrzcie, nawet nie zauważyłam, myślę, że to miała być rolka jakaś w tiulu. Mam takie arkusiki tylko. Nie wiem, czemu myślałam, że miała być rolka, czy to widać. No, generalnie tiul. Byłam przekonana, że to będzie na rolce i że sobie wykorzystam jako tło do zdjęć. No, ale tak to będę raczej gdzieś do kartki wykorzystam. Bo to chyba jest... Aż zaraz sprawdzę, czy to jest pocięte na arkusze, czy to jest... A nie, to jest w całości. Dobra, nie, no jak w całości, to myślę, że gdzieś tam mi się na tło też do zdjęć przyda. Kilka folijek, konkretnie chyba 10 tu było. Na kartkę w pudełku, teraz zresztą, ja tu mam jakąś kartkę w pudełku, a nie mam, kwadratową, bo te folijki, które mam, nie mieści mi się, znaczy tak, na kwadratowe kartki, które mam, to folijki mieszczą mi bez pudełek, tylko do kartek w kopercie, a jeżeli chcę w pudełku, no to muszę z tych takich długich folijek sprawdzę, czy to się sprawdzi. Kit albumowy od Ani Tworzy, z tego co kojarzę, nie zawierał właśnie takich dodatków, które chciałabym w tym albumie umieścić, więc domówiłam sobie do niego właśnie takie kółeczka. No, Boho Baby od Craft & Cute i te takie karty. Więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. Z drugiej strony to jest okładka z tego Creative Set Boho Baby. To są te. Tak mi się wydaje, że tego nie było, ale już, wiecie, dawno to zamawiam. W razie czego te karty są takie słodkie, że wykorzystam je drugi raz. A tutaj właśnie serduszka z jednej strony, a z drugiej strony takie kółeczka. No, nie wszystkie mi się podobają, no to mi się nie podoba. Ale niektóre są super, więc widzicie, jakieś kaczuchy, jakieś żyrawki. No, w większości są fajne te wzory. Więc myślę, że w albumie takie, wiecie, na te jakieś klapki czy coś zamykania, że mi się to przyda. Tak, więc taki jest plan, to jest zamówienie moje w sklepie Zielone Koty. A teraz, tak jak wspomniałam, przetestujemy sobie ten dziurkacz. Chociaż zanim przetestuję dziurkacz, to jeszcze Wam się pochwalę jednymi zakupami, które są moimi wymarzonymi. Kupiłam sobie święty graal skrapowy, czyli zestaw dziurkaczy brzegowych od Marty Stewart, The Cherished. I jestem tak podjarana, jak nie wiem co. Więc ja już sobie przetestowałam, bo wiecie, ja kupowałam na Elixie. No niby używane, ale teraz Wam pokażę mój dziurkacz, bo ja mam taki zestaw, który kiedyś sobie kupiłam jeszcze, jak były normalnie dostępne w sprzedaży te dziurkacze. To mam wrażenie, że mój jest bardziej zużyty niż ten, który tutaj teraz kupiłam jako używany, zwłaszcza na tym to chyba było widać, z tego co jakiś taki no, porysowany bardziej niż ten widzicie, no taki uchwyt ładniutki, mój tu już taki jakiś porysowany. No więc one niby używane, ale tam była informacja, że były mało używane, więc ja jestem bardzo podjarana tym zestawem. Świetnie wycina, zwłaszcza nawet 300 gram. To jest 300 gramowy papier, więc wiadomo, no jak jest 300, to tu to coś gdzieś nie ten. Ale na 250 też próbowałam i bez jakiejś tam strzępienia. A to jest ten zestaw, który mam starszy. Trochę niepraktyczny teraz w albumowaniu, jak go kupiłam 100 lat temu w innych celach. No ale myślę, że mi się kiedyś spodoba. Kiedyś chciałam go wystawić na sprzedaż, ale teraz biorąc pod uwagę, ile kosztują te dziurkacze, to się wstrzymam, bo ja nie wiem, ile to było z 4 lata temu, 5 lat. Nie, czekajcie, w 2013 robiłam zaproszenia na swój ślub. Więc no, gdzieś 13-14 rok, no, z 10 lat mają te dziurkacze, ten zestaw.
I wtedy kosztował 160 zł. Pamiętam, że kosztował 160 zł ten zestaw. I tak się zastanawiałam, bo to było tyle kasy. No, teraz używany zapłaciłam 220. Tylko no wiecie, po takim czasie no to ten pieniądz już nie jest tyle wart. No ale używany, nie? No. Tyle, że to już innych niż używane raczej tam nie ma. Dziewczyny kombinują ze sprowadzaniem, z kupowaniem z eBaya, nie eBaya, ale ja jakoś, no już nawet raz miałam w koszyku, ale jednak zrezygnowałam. Boję się tych wszystkich ceł i wolę tu w Polsce kupić, więc kupiłam i na razie jestem przeszczęśliwa. Nie mogę się doczekać, aż wykorzystam w jakimś albumie. A teraz sobie jeszcze właśnie przetestujemy ten dziurkacz, o którym mówiłam, że no różnie może być. To był papier 300-gramowy, który tu mam, więc nie wiem, chyba 220, gdzieś czytałam w internecie, bo nigdzie nie widziałam w opisie produktu, do jakiej to jest gramatury. Naprawdę szukałam i gdzieś tam mi mignęło 220 przy innych dziurkaczach, ale przy tym to nic nie było, więc nie wiem, no, dlaczego takie informacje nie pokazują, ale spróbujemy na razie właśnie na 220. Dobra, znalazłam jakąś taką kartkę. I co? I spróbujemy sobie tutaj przedziurkować. O, bardzo fajnie, gładko wchodzi. Tak jak wspominałam, jest... ja tu dobrze... Jakiś taki tłusty jest ten ślad. Ale to pewnie dlatego, że jest nowy. No, wyostrz się. Więc kończy się ten wzór tu. Więc jest szansa, że ta kontynuacja wzoru nie będzie taka straszna. Ja tu muszę trochę się... A nie wiem, czy wam wsadzam łeb teraz, czy nie. Ale chcę to zrobić dokładnie. Mam nadzieję, że zrobiłam to dokładnie. No, można by było się przyczepić, ale aż tak przyczepialska nie jestem. A tylko teraz tak, w którym miejscu było... No wiem, w którym... Tak, to będzie gdzieś tak chyba. No, to nie jest takie proste, mając łeb w kamerze. No, i ten jest dla mnie wzór satysfakcjonujący. Jest bardzo fajny, bo taki drobniutki. Nawet nie wiem, jak to wygląda w głębokości. No, widzicie, on tutaj zabiera, no nie wiem, 0,5 cm. Gdzie jest jakaś linijka? Tu jest jakaś linijka. Ten wzór z papieru. No, 0,5 cm z papieru. Więc będzie idealne, myślę, że do małych albumów. Tu jak teraz już wycięłam, to już tak tłustego nie zostawia, czyli to jest dlatego, że jest nowe. Teraz muszę albumować. Ten będzie do takich malutkich, fajny, delikatny taki wzorek, dziecięce albumy, idealnie. A ten wzór będzie też fajny, właśnie taki bardziej elegancki do ślubnych projektów. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi, chociaż do dziecięcych też, bo teraz tu zobaczymy, jak to było z tą kontynuacją wzoru. Ja już to sprawdzałam, ale... czekajcie, gdzie to jest? Tu jest ten wzór. Sprawdzałam, ale tak na oko. Mam nadzieję, że tu teraz... Ten wzór jest o tyle spoko, że nawet jak tutaj o jest takie coś, to można bez problemu nożyczkami zrobić. W tym dziurkaczu problem był... tu łączenie jest na kółku. To jest półkole. I tu też, i to robiło, no, robiło problem, bo tego nie byłam w stanie nożyczkami poprawić. Tu nawet jeśli tak troszkę wyjdzie nieładnie, to poprawię. Tak więc to moje nowe nabytki dziurkaczowe, moje całe zakupy ostatnich w sumie tygodni, bo nie pamiętam, czy ja robiłam ostatnio jakieś zamówienia skrapowe. Nie wiem, ale no w każdym razie jest pourlopowy. Ja jestem teraz w ogóle w świecie takim jeszcze, że nie pamiętam, co było przed urlopem. Z lekcza zakręcona. W każdym razie moje nowe nabytki, moje zakupy. Mam nadzieję, że wam się podobają, że coś kogoś gdzieś zainspirowałam. Tu bardzo serdecznie dziękuję Kasi za podlinkowanie. Wiedziała, że szukam tego dziurkacza, więc Kasia na pewno dostanie paczkę moich kwiatków, jak sobie zrobię, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś obiecałam, że osoba, która mi podlinkuje ten zestaw dziurkaczy gdzieś dostanie ode mnie właśnie jakiś zestaw moich kwiatów w ramach podziękowania, więc tak na pewno, tylko muszę zrobić, bo nie mam aktualnie nic w zapasie. I co? Dobra, to ja już kończę, nie przedłużam, bo i tak ten filmik trwa więcej niż powinien, ale jestem taka trochę, no, podjarana.
Tak więc dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!